Subjekt Nexo, Nexo Pro. Krajowy system e-faktur. Uruchomienie. W wersji 41 subjekta Nexo w laboratorium udostępniono możliwość przetestowania działania programu w kontekście wymiany danych z krajowym systemem e-faktur, w skrócie KSeF. Korzystanie z opcji zawartych w laboratorium wymaga zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania go. Ze względu na bezpieczeństwo danych testy można przeprowadzić dwojako. Korzystając z własnych danych swojego podmiotu lub z podmiotu z danymi prezentacyjnymi. W pierwszym przypadku program podczas włączenia e-faktur wyświetla odpowiedni komunikat, w którym napisane jest, że włączenie będzie możliwe wyłącznie na kopii bazy danych, której nazwa musi spełnić dodatkowy wymóg, który mówi o tym, by w nazwie bazy danych zawarty był ciąg znaków testy podkreśnik KSeF. Archiwizację można przeprowadzić w programie, natomiast dearchiwizację przeprowadza się w programie serwisowym. Program serwisowy można uruchomić z menu Windows. Podczas dearchiwizacji należy odpowiednio nazwać podmiot, tak aby spełniał wymogi włączenia e-faktur. Teraz program pozwoli na włączenie e-faktur. Ponieważ nie ma konieczności testowania e-faktur na własnych danych, można z powodzeniem skorzystać z danych prezentacyjnych. W takim przypadku program od razu pozwala na włączenie nowego modułu. I to właśnie na danych prezentacyjnych zaprezentujemy działanie e-faktur. Moduł e-faktur znajduje się w węźle Ewidencje dodatkowe. Posiada różne widoki pozwalające na bezproblemową obsługę wysyłania i odbierania e-faktur. Bezpośrednio z modułu można przejść do konfiguracji e-faktur. W pierwszej odsłonie e-faktur dostępna jest wyłącznie wirtualna bramka Nexo, która wiernie odzwierciedla działanie serwisu Ministerstwa Finansów. Podczas pracy z nią nie następuje żadna wymiana danych z serwisem Ministerstwa Finansów, w związku z czym przeprowadzanie wszystkich testów jest bezpieczne. Bramka ta symuluje również odbiór dokumentów z KSeF. W tym miejscu znajdują się też parametry konfiguracyjne e-faktur. Należy się z nimi koniecznie zapoznać. Zmiany parametrów można dokonać w każdej chwili. Początkowo zalecane jest pozostawienie ich bez zmian. W późniejszym czasie, po określeniu potrzeb pracy, warto będzie jednak ustawić je tak, aby maksymalnie zautomatyzować pracę z e-fakturami.